Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam Cię pięknie w kolejnym gitarowym odcinku. Odcinku, w którym porozmawiamy sobie po raz kolejny o graniu dźwięków akordowych. Zwrócę Ci uwagę na takie typowe błędy i pokażę, co my, gitarzyści, na ogół robimy źle, kiedy po raz pierwszy i czasem kolejny również sięgamy po ćwiczenia pasaży, arpeggiów i ogólnie dźwięków akordowych. Do dzieła! A jeśli idea Guitarway z miłością do gitary jest Ci bliska i zależy Ci na tym, żeby rozwijać się w grze na instrumencie, no to koniecznie kliknij przycisk subskrybuj, kliknij również dzwoneczek, dzięki temu nie przegapisz kolejnych nowych odcinków. Arpeggio, pasaż, różnie określamy takie gotowe wzory ogrywania dźwięków akordowych. Na ogół jest tak, że zaczynamy improwizować, prawda? Bierzemy pentatonikę, wszystko działa, ale w pewnym momencie okazuje się, że ta pentatonika to jest za mało, że tak naprawdę piękne melodie są zbudowane bardziej w oparciu o dźwięki akordowe niż o dźwięki skalarne. Nawet jeśli w dużej mierze one się pokrywają, to czasem ta czysta świadomość tego odpowiedniego doboru materiału dźwiękowego potrafi bardzo dużo dobrego zrobić dla tych naszych melodii. No i to jest moment, kiedy na przykład sięgamy po granie dźwiękami akordowymi. Takie granie, które opisałem na przykład w filmie Jak zagrać swoją pierwszą solówkę. To dla takich osób bardzo początkujących. Tam tłumaczyłem, że aby zacząć w ogóle bawić się w coś takiego, w granie melodii, tworzenie melodii, możemy wykorzystać do tego takie nawet najbardziej podstawowe chwyty gitarowe. Dla bardziej zaawansowanych był odcinek Sekret tworzenia pięknych melodii, który też gdzieś tu podlinkuję. Tam z kolei mówiłem właśnie już konkretnie o takiej świadomości doboru dźwięków, świadomości wynikającej z tego, że na przykład wiemy, że akord F-moll składa się z dźwięków F, A, C, S. No i te dwie metody są takie, że siłą rzeczy zachęcają nas do kreatywności, ponieważ no, dostajemy po prostu schemat jakiegoś akordu, na przykład D-moll. I z czasem możemy po prostu tworzyć całkiem ciekawe, przyjemne melodyjki z tego. Zupełnie innym sposobem myślenia jest uczenie się takich gotowych wzorów pasaży, wzorów akordów rozłożonych, arpeggiów powiedzielibyśmy, właśnie w takim celu improwizacyjnym. I chociaż wymieniam ją na samym końcu, to jednak jest to taka rzecz, którą bardzo często my robimy jako pierwszą, jako gitarzyści. Bardzo często starając się ograć akord D-moll, szukamy jakiegoś wzoru. Mamy taki gotowy wzór, gotowy pasaż, no i ćwiczymy wiele godzin oczywiście, oprócz mol 7 uczymy się schematu również durowego z septymą wielką, z septymą małą, co odważniejsi nawet zrobią półzmniejszony akord, albo zmniejszony, zwiększony i tak dalej. I tak ćwiczymy, ćwiczymy, wtłukujemy te pasaże i później liczymy, że jakoś magicznie w naszych solówkach zaczną pojawiać się fajne dźwięki i fajne melodie i nie wiemy, dlaczego to się nie dzieje. I teraz wytłumaczcie mi proszę, dlaczego liczymy bardzo często, że coś takiego się wydarzy, skoro nasze ćwiczenie wygląda tak. Gramy C-moll 7, F-moll 7. Raz, dwa, trzy i... C-moll... O, kreatywnie. Może szybciej. Żebyście mnie zrozumieli dobrze, naprawdę nie zależy mi na tym, żeby kogokolwiek tutaj obrażać. Mówię raczej o tym, jak to wyglądało u mnie i jak też wiem, że wygląda u bardzo wielu gitarzystów. Wzięliśmy sobie narzędzie, ćwiczymy i liczymy, że ono przyniesie efekty. Ale tak naprawdę to, co ćwiczymy, to może przynosić jakieś, nie wiem, rezultaty techniczne, może jakąś taką sprawność, pamięć mięśniową i tak dalej. Natomiast muzycznie nie jest to najlepszy sposób ćwiczenia takich rzeczy. I tym podstawowym błędem tutaj, któremu dedykuję ten filmik, nie jest to, że gramy to źle, niedokładnie i tak dalej, tylko to, że kiedy przychodzi taki moment, że... nie musimy jakoś specjalnie o tym myśleć, że to po prostu działa, mamy to pod palcami, to jest to doskonały moment, żeby wziąć takie dźwięki akordowe i zacząć się nimi bawić. Bawić w sposób kreatywny, w sposób twórczy, bawić tworząc jakieś ciekawe melodie, nie bojąc się czasem może zagrać dźwięków przejściowych, po to, żeby dodać temu troszeczkę koloru. Nie myśleć nawet tutaj w tym kontekście w jakąś konkretną skalą, ale po prostu mam schemat C7, CSG, B, mam schemat F-moll 7, F, A, C, S. Co mogę zrobić, żeby fajnie łączyć i fajnie śmigać pomiędzy tymi dwoma akordami?
Raz, dwa, trzy i... Rytm. Dźwięki przejściowe. Bez dźwięku przejściowego brzmi tak. Teraz tak, może to co powiedziałem jest proste, jest banalne, ale jeśli tak uważasz, to koniecznie spróbuj tak zagrać, bo na początku przedstawienie się z tego, że okej, umiem jakiś schemat, czy to jest schemat skali, czy to jest schemat dźwięków akordowych i co mogę teraz z nim zrobić, to wcale nie jest takie banalne, jak mogłoby się wydawać. I bardzo często jest tak, że takie ćwiczenia naprawdę wkurzają, bo wydaje nam się, że powinniśmy to potrafić zrobić, a tak naprawdę wcale tak to nie wychodzi. Także cóż... Zachęcam Cię gorąco, żebyś spróbował. Ten utwór, który tutaj sobie gramy, to są pierwsze cztery takty bluebossy. Bluebossy, którą analizowaliśmy już w jednym z filmików gitarowym XYZ. Natomiast teraz na koniec zagram Ci demonstracyjny chorusik, pełen obieg tego utworu. Grając po tych wszystkich akordach, które tutaj mamy, wyłącznie z użyciem dźwięków akordowych. To jest takie ćwiczenie, które poleca chociażby Mike Stern. Ćwiczenie, które z jednej strony wydaje się banalne, ale tak naprawdę, jeśli chcemy to zrobić w sposób ciekawy i interesujący, to wymaga od nas całkiem sporo pracy. Więc cóż, ja spróbuję, posłuchaj i zobacz, czego możesz się spodziewać, jeśli do takich ćwiczeń przysiądziesz. O to w tym wszystkim właśnie chodzi, żeby dojść do momentu, w którym te wyćwiczone tak naprawdę układy palców, tak byśmy powiedzieli, jesteśmy w stanie łączyć ze sobą w sposób kreatywny, a do tego nie dojdzie, jeśli będziesz ćwiczyć się tylko w taki podstawowy sposób, w podstawowym zakresie. Aby to się udało, konieczne jest po prostu sprawdzenie się na takim polu boju, jakim jest po prostu jakiś konkretny utwór, czy nawet konkretne 2, 3, 4 akordy, które po prostu starasz się łączyć w taki, a nie inny sposób. Wierz mi lub nie, takie ćwiczenia, jak mało które inne, rozwijają Twoją wyobraźnię i tak naprawdę pchają Twoją umiejętność improwizowania w górę, ponieważ na pewnym etapie zdasz sobie sprawę z tego, że nie chodzi o to, ile znasz skal i jak szybko potrafisz się grać, tylko jak ładne i proste narzędzia jesteś w stanie łączyć w takie duże, większe idee. Często jest tak, że te najbardziej skomplikowane solówki, które słyszymy, one u podłoży takich myślowych ich twórcy są bardzo proste. Są na przykład jakimiś odpowiednio poukładanymi trójdźwiękami, odpowiednio poukładanymi dźwiękami i my słyszymy coś, co wydaje nam się strasznie kompleksowe, ale taka podstawa myślowa jest prosta i często właśnie bierze się w odpowiednim realizowaniu dźwięków akordowych. Dlatego z całego serca zachęcam Cię, abyś to robił. No nic, to Tobie serdecznie dziękuję za uwagę, a korzystając z okazji chciałbym również przesłać serdeczne wyrazy wdzięczności naszemu widzowi i też kursantowi ćwiczeń, które działają, Sylwkowi, który pracuje w Sony i umożliwił mi przetestowanie ich nowego bezlusterkowca. Tyle na dziś, serdecznie dziękuję za uwagę, jak zwykle zachęcam do dyskusji. Możesz zostawić komentarz pod filmem, komentarz na blogu, możesz zostawić łapkę w górę lub łapkę w dół, jeśli uznasz. Życzę Ci owocnych ćwiczeń i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!